Za nami połowa wakacji, a w Poznaniu rusza druga edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmu i Muzyki Transatlantyk. Wybitne światowe kino i muzyka, liczne pokazy i koncerty, a także przedstawiciele filmowi i muzyczni. To tylko część atrakcji, jaką zorganizowali nam organizatorzy pomysłu. Sam festiwal ma na celu inspirować, a także zachęcać ludzi do mówienia o aktualnych tematach społecznych, a także zbliżyć się bardziej do społeczeństwa za pomocą sztuki i filmu. Ja witam Państwa na wspólnym bębnieniu przeciwko GMO, a teraz, no nic, nie będę dużo gadać, przed Państwem Felipe Ugarte i Chtala Party. I Beliade. Nazywam się Jacek Szwaj, pochodzę z Wrocławia, ale mieszkam już od jakiegoś czasu w Poznaniu. Generalnie zajmuję się muzyką, żyję z muzyki, każdej muzyki. Studiuję jazz, studiowałem wcześniej, w kilku miastach studiowałem piano jazzowe. Muzyką filmową do końca nie miałem do czynienia, tak poważnie jak w formie tego konkursu. W zeszłym roku chciałem wziąć udział, ale niestety nie było mnie w Poznaniu wtedy i bardzo żałowałem. Potem koledzy, którzy brali udział, opowiadali, że jest niesamowite przeżycie i w tym roku już nie mogłem sobie odmówić. My ten film widzimy raz przed samym wejściem na scenę. Ten film bardzo w wielkim skupieniu oglądałem, żeby wyłapać te szczegóły. Szczególnie chciałem wykorzystać jakieś takie rytmiczne momenty, kiedy tam bohater, nie mogę tutaj zdradzić, jaki tego filmu, gdzieś tam się przeciska i tak dalej. Chciałem to dokładnie odwzorować w tajmie podczas grania, więc się bardzo skupiałem na tym, co jest treścią tego filmu. Natomiast jak byłem na scenie, czułem się tak, jakbym oglądał go pierwszy raz, jak zwykły słuchacz, i to dało taką możliwość zupełnie naturalnego odtworzenia muzyki do tego filmu, takiej muzyki programowej, bo poszedłem w tym kierunku, żeby jakby wiernie odzwierciedlić muzyką to, co się dzieje na ekranie. Ja sobie postanowiłem, że zupełnie się nie będę przygotowywał, tym bardziej, że zupełnie jakby nie wiadomo było, czego się można spodziewać, bo mogła być animacja, mógł być jakiś film, który istnieje, mógł być film niemy z lat 20, więc generalnie bania otwarta i do przodu. Integralną częścią festiwalu są także zajęcia masterclass dotyczące szeroko rozumianej sztuki filmowej. Te zajęcia odbywają się w Instytucie Rozbitek, a także w innych miejscowościach w Poznaniu. Prowadzący skupili się na takich rzeczach jak scenografia, aktorstwo czy sztuka operatorska. Dzielą się z nami swoim doświadczeniem i wiedzą dotyczącą przemysłu filmowego.
jest oprogramowany robot, rig kamerowy tak zwany, czyli to urządzenie potrafi odtworzyć zaprogramowany ruch dowolną ilość razy z dosyć dużą precyzją, wystarczającą do tego, żeby łączyć pasy. Warto zwrócić uwagę na to, że wiele ujęć, które efektowych, które wykonywano do tej pory wcześniej, wymagały tego, aby kamera była absolutnie nieruchoma, tak? Bo ona zamożona na statywie, każde drobne potknięcie, kopnięcie statywu, przesunięcie kadru powodowało, że ujęcie było już niemożliwe do zrealizowania. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie kamerę uruchomić w przestrzeni. Może ona być ruchoma, dokonywać najazdów, przejazdów, wszystko co związane z ruchem. Warsztaty miały na celu przede wszystkim uświadomienie ludziom, jaki jest cel w ogóle używania takiego robota, po co go wykorzystywać oraz również jak do tego podejść, aby ujęcie, które sobie wyobrazimy, wymyślimy, tak, przenieść faktycznie na fizyczny plan zdjęciowy i zrealizować za pomocą takiego urządzenia. Uważamy, że czym skorupka za młody nasiąknie i tak dalej, jest to potrzebne, żeby młodym ludziom, młodym przyszłym operatorom takie rzeczy pokazywać, żeby wiedzieli, jak szukać nowych technologii, jak z nich korzystać w przyszłości, jak uruchomić wyobraźnię, żeby takich urządzeń używać w procesie twórczym. Zupełną nowością festiwalu jest kino plenerowe, znajdujące się w miejscu starego, legendarnego poznańskiego kina Bałtyk. 50 ekranów, a przed każdym wygodne łoże. Organizatorzy tego pomysłu twierdzą, że jest to rodzaj eksperymentu, który ma zapewnić widzowi dodatkowe, nowe doznania. Wszystkie bilety na to wydarzenie zostały wykupione już dawno, więc może takie kino zastanie na stałe.